Piątek i sobota upłyną nam na największej imprezie archeologicznej w północno-wschodniej Polsce. Przed nami kolejna edycja festynu archeologicznego w podsuwalskiej Szwajcarii. Tegoroczna impreza, podobnie jak wszystkie dotychczasowe, to okazja nie tylko do obejrzenia niezwykle interesujących prezentacji dawnych rzemiosł życia codziennego w pradziejach i w okresie wczesnohistorycznym, ale też osobistego uczestniczenia w licznych warsztatach. A oferta w tym roku jest bardzo atrakcyjna, począwszy od okazji do poznania starożytnej litewskiej kuchni przez starożytną medycynę, warsztaty garncarskie, wyrób dziegciu, smoły, tkactwo, jubilerstwo, po pokazy walk wojów. Uczestnicy festynu w tym roku będą mogli wziąć udział w turnieju łuczniczym. Kategorie będą dwie, dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych. Atrakcją będzie też doroczny turniej wojów o skarb z komanda. W sobotę impreza zacznie się o 10 i potrwa do godziny 18. W niedzielę początek prezentacji zaplanowano na godzinę 11. Zakończenie festynu na 19. Ostatnim akordem dwudniowej lekcji historii będzie degustacja zwierza pieczonego narożnie. Organizatorem festynu jest Suwalskie Muzeum Okręgowe, które dzięki wsparciu finansowemu z miejskiej kasy zapewnia wszystkim nieodpłatny wstęp na tę imprezę. Swój wkład będzie tu mieć też suwalskie PGK, które uruchomi w dniach festynu specjalną bezpłatną linię autobusową. MPK-i zawozić będą chętnych na miejsce co godzinę w porze imprezy. Szczegółowe informacje o kursach, ale też o programie imprezy znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Okręgowego.